Tak może wyglądać spotkanie pieszego z samochodem. Tu akurat nie stało się nic poważnego, ale takie sytuacje często kończą się tragicznie. Policja pokazała dzisiaj kilka niebezpiecznych zdarzeń ze śląskich dróg. Na tych nagraniach widać, że piesi muszą na siebie bardzo uważać. Tym konkretnym osobom nic się nie stało, bo były czujne. O tym, jak należy przechodzić przez pasy, wiedzą już dzieci. W lewo, w prawo i w lewo. I dopiero można przechodzić. Niektórzy kierowcy uważają, że to po zmianie przepisów, które dały pierwszeństwo nie tylko osobie znajdującej się na przejściu, ale również na nie wchodzącej, wielu pieszych nie zwraca uwagi na to, co dzieje się na drodze. Ludzie myślą, że 5 czy 6 metrów przed pasami też mają to pierwszeństwo, więc wchodzą, wydaje mi się, bez patrzenia. Inni przyznają, że sami nie zawsze jeżdżą tak, jak powinni. Zależy też naprawdę, na jakiej jestem ulicy, jak jest jakaś ulica szybsza, gdzie jest powyżej 70, no do 70 km, to tam też czasami pasy znajdują. No to raczej tak się staram do tych 50 km na godzinę zwolnić, aczkolwiek nie zawsze. Policyjne statystyki pokazują jasno, że 90% zdarzeń drogowych z udziałem pieszych powodują kierowcy. Jeżeli są większe wymagania, kierowcy nie zmienili swoich przyzwyczajeń, to są większe konsekwencje. Ale dla nas najgorsze konsekwencje są te skutki tych zdarzeń, czyli osoby potrącone. Tak więc najbardziej by nam zależało na tym, ażeby oczywiście kierowcy ustępowali pierwszeństwo, ale również dbali o swoje bezpieczeństwo piesi. A piesi potrafią nie zwracać uwagi na to, że znajdują się na drodze. Przypomniała dzisiaj o tym Anna Popek, która została przez policję zaproszona do kampanii. Zaczynamy być uzależnieni od telefonów komórkowych. Już lekarze o tym mówią, że to jest tak silny nawyk, tak silne przyciąganie, że nie jesteśmy w stanie oderwać oczu od ekranu. I są już na to dowody naukowe, dlatego też trzeba z tych urządzeń korzystać bardzo rozsądnie. W ostatnich 3 latach na drogach województwa śląskiego doszło do ponad 3800 zdarzeń z udziałem pieszych, w których zginęły 164 osoby, a 1672 zostały ranne.